Witam Twaristeo nad Wyspą Elfów. Tym razem udamy się, aby oddać questa. Może trochę doświadczenia zgarniemy. Wróciłeś, drogi gościu. Chciałbyś się czegoś napić? Masz jakąś sprawę? A może chcesz po prostu porozmawiać? Przyszedłem w sprawie latarni morskiej. Słyszałeś jakieś wieści? Tak, wszystko już działa jak powinno. Jesteś pewny? Co się stało? Jestem. W latarni znajduje się dziwny mechanizm, którego na pewno nie zbudowały elfy. Ale powód, dla którego przestał działać, jest prosty. Gremliny. Spacyfikowałem je i latarnia będzie teraz świecić równie jasno, co do tej pory. Cholerne gremliny. Niedawno jeden krasnolud sprzedał mi dziwny mechaniczny miecz, a ten już następnego dnia spróbował wyrwać mi się z rąk, żeby ścinać drzewa. Przyniosłeś mi dobre wieści. Oto twoja nagroda. Złoto i doświadczenie. Zobaczmy, może coś ma nowego, fajnego na sprzedaż. Artefakt. Szkoda, że to nie są regalia. Nie, idziemy po posiłki. Zdecydowanie. Potrzebujemy wzmocnienia. O, właśnie, mogę sprzedać nadwyżki czarów. Znaczy tych czarów, które nie potrzebują. To, owszem. Czy ja tyle potrzebuję zewu natury? To na pewno nie. 12. 12. Tu na pewno nie chcę. To już koniec. Czyli tak, mogę mieć 20 zwoi, a mam 47. Szkoda, że nie można tego gdzieś przechować. Dobra, niech zostanie tak, jest. To jeszcze tutaj. I tym razem wybierzemy się na Wyspę Piratów, czyli Wyspę Wolności. Gdyż, no tu myślę, że powinno być o tyle fajnie, że ja zbieram czerwone runki, a wygląda na to, że każda z tych armii takowe posiada, znaczy się w sumie posiadają beczki rumu. Okej. A za 3 beczki rumu dostajemy jedną runkę. Tu osłabimy. Dobrze by było, żeby oni jednak padli. Bo inaczej to lepiej nie ruszać się z tej linii. O, udało się. Czyli tak, zaczniemy budować acika, ale widzę, że skrzyneczka tu jest. Do tego lepiej się nie zbliżać. Tutaj nic. Tutaj to już można coś zdziałać. Może w ten sposób. Łuczników już wielu nie zostało, a jeszcze teraz mniej ich tutaj będzie stacjonować. Kroczek. O, nawet dalej. A niech będzie. Można by ich trwale wyeliminować, ale z drugiej strony za chwilę będzie szał. To jednak... Chyba tu, albo tu. Nie no, oni wpadną w pułapkę. To tutaj bijemy. Jest. Pomału. Schodzi licznik ich życia. Jest ich coraz mniej.
Aha, wszyscy mają cyferki, więc choćby z tego powodu nie możemy nic tu przekazać, ale możemy poczekać. Co, będą się przebijać przez to? Aha, ja miałem im zlecić, ale w sumie paladyni też mogą się tym zająć. I... zło. Podpalenie. Nie jest to dobre, ale wydaje mi się, że... Aha, nie mam komu dać. No. Tu się ustawicie. Okej. To co, podchodzimy, nie? W sumie to nawet tu można podejść. Wow. Tylko że w tej turze to już o rzucaniu możemy zapomnieć. Dobić. Czy może skubać tutaj? A, skubniemy. Podobna sytuacja. Nie, no już tak mało ich zostało, że raczej wybierzemy większy cel. O, właśnie. To teraz pamiętajmy o tym, co jest ważne. Rozbudujmy Achikan. I jeszcze tu. Mam nadzieję, że to podpalenie no, nie będzie za bardzo przesadzało. Spalanie. Leczy zatrucie, krwawienie i zaraz. Czyli spalania nie. To nie doleci, więc... Czekajmy. Może ktoś podejdzie. Tutaj... Ruka szczęścia na pewno... Ach, wyłączymy już jednostki strzeleckie naszym przeciwnikom i to tak na trwale. Bijemy. Pułapka! A tu mamy jeszcze jedno. Tutaj... A niech będzie. Tu. I zostajecie. Myślałem, że będą się przebijać. Ale nie. Za sprytni. I... O, pomału zaczyna to być groźne. Obrona. I w zasadzie to tylko... A nie będzie. Przekażemy. Chociaż z drugiej strony, bo ja wiem. Ale w sumie mógłbym troszeczkę zwiększyć im punkty życia. Niech będzie. Chociaż wolałbym szałem zabić. Ale niestety za mało go. Właśnie. W ten sposób. Co prawda nadal będzie ich męczyło to popalenie. Ale ja można powiedzieć, że... Nie, to jest za duże ryzyko. Mogą zginąć. A ja jednak chciałbym Achikę rozbudować, więc nic nie zrobimy. Nowa tura. Jeszcze raz. I jeszcze raz to samo. I kończymy z nim. Zobaczymy, czy będzie beczka z umą. Jest! Czyli warto, warto tutaj zdobywać beczki, aby wymieniać je na rum. Stróż, poziom drugi. O, właśnie, to jest ten Achik, o którym mówiłem. Nie, mamy 150, a potrzebujemy teraz 400, żeby awansować na trzeci poziom. I teraz mamy 5% odporności na wszystkie typy obrażeń, a będziemy mieli 7%.
No ale ile to potrwa? Ja bym musiał naprawdę przeciągać walki, żeby to miało sens. To będzie masakryczne. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W następnych będziemy gromić kolejne armie i szukać więcej beczek z rumem.